Siemanko, z tej strony MDziak i dzisiaj taki szybciutki odcineczek, bo wyszedł nowy teaserek i mam teorię, która mi się nasunęła już na myśl jeszcze jak pierwszy raz się dowiedziałem, że w ogóle na FSL wyszedł. Pierwsza teoria, której nie byłem pewien, ale teraz są na to kolejne dowody z mojej strony. Miałem jeden niepodważalny dowód, ale jeszcze go nie powiedziałem, bo nie miałem jeszcze kilku. I teraz wam go opowiem. Custom Night. Po podświetleniu nic tutaj się nie zmienia. Custom Night po prostu. Ciekawe jest to, że tutaj są wybrane postacie. Custom Night mówi nam, że najprawdopodobniej będzie po prostu albo oddzielna gra, albo dodatek do czegoś, gdzie będziemy mogli po prostu wybrać sobie na przykład, nie wiem, 5 z tych wszystkich animatroników i zagrać sobie z nimi na jakiejś mapie. Najprawdopodobniej to będzie w ogóle nowa gra. Patrząc po efektach takich trójwymiarowych, że tak jakby to jest już w pewnym sensie koło wyboru postaci, z którymi chcemy się zmierzyć danej nocy, to jest interesujące. Enard, te rzęsy dały mi dzisiaj odpowiedź. Enard nie miał tych rzęs nigdy. Nigdy nie były te rzęsy pokazywane. Nigdy. A tu nagle pojawiały się niebieściutkie, błękitniutkie, piękne rzęsy, których nie ma żaden z animatroników z SL-a. Bo taki Freddy, chociażby taki fajny Frediekus Pospolitus, rzęs nie ma. Balora, takich rzęs nie ma. Ona ma takie czarne, cieniutkie. Baby, która jest nazywana, że jest tym Enardem, jest jego główną częścią, też nie ma takich rzęs. To jest interesujące. Ona też takich rzęs nie ma. Nie ma ich błękitnych. Więc teoria z tym, że Enard jest oddzielną postacią, nabiera sensu. Pierwszy dowód na to, jaki znalazłem w ogóle w grze. Przypatrzcie się na jego maskę. Na wycięcia na oczy i na przecięcia. Jak się dzieli. I teraz posłużę się odcinkiem u Elevena, który właśnie mi to uświadomił. Zobaczcie tu. Czwarta noc. Siedzi w Baby. Zaznaczam Baby. Wycięcia na oczy 100% enardowe. Przecięcia na ryju też 100% enardowe. Cały układ tej mordy razem z tą miną 100% enard. Żeby nie było, że tutaj to jest wklejone jakoś, to jest typowy enard. To jest 100% enard. I teraz mam na to idealne dowody. Przecięcia na masce, morda i otwory na oczy. To jest to. I fakt otwarcia maski. To sobie jeszcze zastopujemy na chwilę. Stop. Żeby nie było. Baby. Boże, SL. Dlaczego ja muszę dopisywać zawsze SL? Podstawa. Baby. Maska rozkłada się na 6 części. Bo dwie tu i dwie tu. I zostają te dwie części. To jest podstawa. A u Enarda i u tej postaci tutaj są tylko przecięcia tak. Zaraz zobaczymy dokładnie, jak się maska otwiera. Zobaczcie. Przyjrzyjcie się dokładnie, jak się maska rozłoży. Nie rozłoży się na 6 części. Nie ma takiej mowy. Rozłoży się na 4 części. Widzieliście ten ruch? Rozłożyło się na 2 górne i 2 dolne części. Więc moja teoria pod względem tego, że Enard jest oddzielną postacią, jest podwójnie sprawdzona. I moja teoria jest taka. Enard, jako oddzielna postać, oddzielny animatronik, został wcześniej z postaci takiego klauna, powiedzmy, że on tak wyglądał, z postaci takiego klauna został zniszczony i porzucony gdzieś na śmietniku, nie wiem, na śmietniku, może tak. Zakończmy na tym.
Tu się mówi, że to są jego że to są oczy. Okej, odbudował się, powiedzmy, odbudował się częściami zapasowymi tych animatroników. Ale kiedyś istniał on. Nie wiem czy sam. Istniał on. On istniał na scenach. On był oddzielnym animatronikiem. My czwartej nocy siedzimy w jego części całej. W sensie w jego ogólnym stroju. Baby nas tam wsadza, żeby nas uchronić przed no resztą animatroników, może tak. Baby, zaznaczam baby, nie Enart, baby, sama w sobie baby. Nasza córka, może tak. Sama baby nas tutaj wsadza do tego stroju, wykopując za to Enarda z niego. A Enard i oczywiście maskę mamy jeszcze u siebie w tym w office roomie. Office FNAF SL. Może pokaże mi. O, tu jest. Widzicie? Tu już tej maski nie ma. Najprawdopodobniej to już jest po którejś nocy. Ale tu jest maska. Jest właśnie ta maska. To jest Enardowa maska. W 100% Enardowa maska. Więc teoria jest taka, Enard jest oddzielną postacią. Enard jest oddzielnym duchem i Enard w zemście za to, że my weszliśmy w jego strój, żebyśmy my byli bezpieczni, to on też chciał się poczuć bezpieczny i wszedł w nas. Tyle w temacie co do Enarda. To jest moja teoria. Możecie się z nią nie zgadzać, możecie się z nią zgadzać, możecie pisać, nie wiem, komentarze, co wy na to, czy macie jakieś inne pomysły. Teaser jest taki, jak widzicie. Jest na oficjalnej stronce Scott Games, nie jest jakoś modulowany przeze mnie, więc tak jakby wiemy na razie tyle. Interesuje mnie to, co tutaj będzie i interesuje mnie, dlaczego jest ta postać. Co tu robi? Czy to są wspominki 5 FNAF-ów poprzednich? Dojdą tutaj po kolei, na przykład co tydzień będą dochodzić jakieś postacie? Takie, które znamy? A może takich, których jeszcze nie znamy? Może tu dojdzie na przykład Lefty, nie wiem, ten Ala Freddy? Może dojdą nam po prostu te postacie z FNAF-a 6? Interesujące jest to, że tak jakby Custom Night Custom Nightem, ale tutaj są pokazane wszystkie główne postacie. Tak jakby moją drugą teorią jest to, że to są postacie, które są nawiedzone przez ducha. Każda z tych postaci ma oddzielnego ducha. Tylko wtedy mi nie pasuje, dlaczego akurat te dwie postacie są wzięte z Halloweenowego update'u. Dlaczego są Frediaki i dlaczego jest endoszkielet z... I dlaczego jest Balora? Z FNAF World'a nie dokończyłem. I dlaczego jest Balora? Dlaczego Balora akurat jest oddzielnym animatronikiem? Więc tyle w temacie. Tyle chciałem wam powiedzieć, że jest nowy teaser. Tutaj macie link, nie wiem. Raczej nie trudno wpisać sobie na Google Scott Games. Wejść sobie w pierwszy link. Więc nie będę wam dawać specjalnie linku w opisie, ani gdzieś w komentarzu przypiętym. Myślę, że nie ma potrzeby. Jak ktoś faktycznie będzie miał problemy ze znalezieniem, to ewentualnie wtedy mu w wiadomości prywatnej mu napiszę. Znaczy prywatnej, no odpiszę mu, no. Dam mu link. Z mojej strony to raczej jest tyle. Jeszcze chciałbym was zaprosić na Lisę Mdziaka, gdzie jest prawie 50 członków, na co czekam oczywiście bardzo długo. Pozdrawiamy Gnegona. Mojego grafika, który robi te wszystkie świetne oczywiście miniaturki. Czekam teraz, żeby też zrobił mi ewentualnie miniaturkę tutaj. I zapraszam na Discorda też. Nie wiem, dlaczego popsuło się coś z Discordem i tak jakby ten Discord, no zaproszenie nie działa, link w opisie. Więc jeśli by nie działał, napiszcie mi komentarz i ja spróbuję coś z tym zrobić, bo już wiele osób mi narzekało, że nie da się wejść przez ten link. Nie wiem, co się dzieje, ale nie da się przejść, więc tak jakby
Zapraszam na grupę, grupa działa normalnie. Nie wiem, kto będzie 50. członkiem, ale fajnie by było wbić. Tutaj są informacje o odcinkach, jakieś ankiety na temat, co mam nagrać. Oczywiście fanarciki najróżniejszej maści. No nic. Z mojej strony to by było wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!